Here's your melee button. No to żeśmy zaczęli już lawiną dobra, a teraz coś mocniejszego, ale nie w sensie może muzycznym, chociaż to też będzie później, ale w sensie takiego świadectwa naszego. Ja mówiłem wczoraj, że z Agnieszką jesteśmy małżeństwem sakramentalnym od 5 lat, w tym roku we wrześniu będzie 6. I zanim do tego doszło, to ja mogę powiedzieć o sobie, Agnieszka, może też coś doda od siebie. Powiem wam ze wstydem, że zmarnowałem co najmniej 15 lat mojego życia na związki i relacje, które, jak teraz tak patrzę na to z perspektywy czasu, nie miały przyszłości. To były takie jakieś fatalne zauroczenia, czy jakieś takie fajne wtedy mi się to wydawało. I zawsze się gdzieś tam rozpadło po jakimś czasie, prędzej czy później, bo tam był Pan Bóg na 50%, na 60%. I ja wtedy myślałem, że dam sobie radę, że jest tak fajnie, że po prostu będziemy zawsze szczęśliwi, że będziemy dla siebie dobrzy, że będziemy sobie bliscy. No ale to się po jakimś czasie kończyło, nawet po kilku latach, a czasem po kilku miesiącach, a czasem po wielu latach. I zawsze chciałem dojść do tego, dlaczego tak się właśnie dzieje. Dlaczego z każdej takiej rozstania jakoś wychodzę jakoś bardziej poraniony, bardziej nieszczęśliwy. I chociaż miał być tak fajnie, to nie jest. No i doszedłem do wniosku, że zostanę tak zwanym singlem. Będę sobie jeździł po świecie, spełniał swoje zachcianki. Wtedy miał jakieś grono znajomych, wtedy się dobrze bawił generalnie, ale no i tak sobie żyłem prawie 10 lat, prawie no 8 lat tak całkiem sam. No miałem zespół, koncertowałem, jeździłem, było fajnie, ale zawsze mi tak kogoś brakowało bliskiego, tak na co dzień. No i sobie pomyślałem, zaryzykuję ostatni raz, ale
jestem człowiekiem bardzo przekornym, to wbrew modzie, wbrew temu, co się teraz uważa za normalne, choć normalne nie jest, mając doświadczenie za sobą, tego, że jeśli w relacji jest seks, to trudno się rozstać, chociaż powinno się rozstać, że to jest tak fajnie, ale to polegamy tylko na sobie, na swoich jakichś urokowi, czy temu, że fajnie spędzamy czas, no ale tam nie było błogosławieństwa Bożego i to się rozpadło. Mój znajomy się rozstał z żoną po 30 latach. Kiedyś dzwonię do niego, ma sklep z instrumentami, chciał nam kupić jakąś rzecz elektroniczną do nagrywania koncertu na komputer i dowiedziałem się, że on się rozstał z żoną po 30 latach. Mówię, chłopie, no to już tyle lat byliście razem, nie? No, budowaliśmy dom, wychowywaliśmy dzieci, kupowaliśmy sobie nowe samochody, no i po jakimś czasie staliśmy się sobie obcy. Ciągle kłótnie, ciągle nieporozumienia, coś się skończyło. Jak to mówimy, coś się wypaliło, tego poweru już nie ma. Ja sobie pomyślałem, kurczę, coś w tym musi być, nie? No i tak bez jakiegoś spiny, bez jakiegoś takiego ciśnienia, no poznaliśmy siebie, Agnieszka mieszka w Warszawie. Ja w Warszawie często koncertowałem i na Górnym Śląsku, w okolicach Rybnika, miejscowość Leszczynne. No i tak było połączenie bezpośrednie kolejowe. Wsiadałem na mojej stacji w pociągu, jak się tam na Warszawie Centralnej i tramwajem, czy tam taksówką, czy autobusem do Agnieszki. Nie autobusem, nie tramwajem. 9 albo 24. Do tej pory pamiętam. Agnieszka pracowała w Warszawie. No i tak postanowiliśmy, że to było dla mnie bardzo trudne, że nie będziemy mieszkać z sobą, chociaż to by było wygodne. Albo ja do Warszawy bym się przeniósł, albo ona do mnie. Ale powiedzieliśmy sobie, że nie. Że to nie jest tak na próbę, bo ja miałem tyle już za sobą takich różnych relacji, które się nie udały. Od młodości, tak powiem, pierwsza się zaczęła, jak miałem 21 lat. No, a mając już prawie 40, to sobie pomyślałem, nie, to szkoda życia. Więc tak na 100% potraktujemy poważnie to, co zaleca Kościół, to, co nam Pan Bóg proponuje, bo chce naszego szczęścia, czyli nie życie na próbę. Czyli nie zaczynanie od końca, nie zaczynanie obiadu od deseru, tylko oczywiście to jest trudniejsze. I powiem Wam, że miałem straszne jakieś takie pokusy, żeby wrócić do mojej poprzedniej sympatii. Ona bardzo wtedy chciała tego. Ja miałem wolny wybór. Wysiadałem w Warszawie, ona też była z Warszawy, mogłem albo pójść do Agnieszki, albo do tamtej kobiety. No i tak wbrew sobie czasem, wbrew uczuciom, wbrew uczuciom postanowiłem, ale to czułem, że to jest wola Boża, że to jest ta trudniejsza droga. Mój taki mistrz duchowy, ojciec i jezuita, Ryszard Myśliwiec, w tej chwili już ma ponad 95 lat, powiedział mi kiedyś, jak nie wiesz, co masz wybrać, to ta trudniejsza droga to jest droga Boża. Powiem sobie, kurczę, rzeczywiście, zrobię tak. I po jakimś czasie znajomości, chyba po roku, żeśmy się zaręczyli, ale to też jeszcze było takie, że rozeznawaliśmy, to nie było na hura, że teraz było dobrze, że nam się spędza czas, jesteśmy mili dla siebie, tak że będzie zawsze. Tak nie będzie zawsze i dlatego postanowiliśmy, żeby Pan Bóg pobłogosławił nasz związek, naszą relację, nasze małżeństwo, no bo bez ślubu to nie jest małżeństwo, to może być ewentualnie jakiś kontrakt, umowę, którą można zerwać zawsze. Jest taka możliwość, natomiast tu jest związek nierozerwalny. I poszliśmy do ołtarza, nieśliśmy taki obraz duży Jezusa Miłosiernego, na obrączkach mamy wygrawerowane Jezu, ufam Tobie. Jeszcze ani razu od 6 lat nie zdjąłem tej obrączki. Pokłócimy się, często się pokłócimy, ale Pan Bóg jest gwarantem naszej miłości, że zawsze możemy do Niego wrócić jako do źródła, że On daje nam tę miłość, że możemy sobą wytrzymać, daje nam łaskę, daje nam możliwości. Dzięki sakramentowi tego nie mają ludzie, którzy nie korzystają, nie chcą korzystać z tego. Mogą, ale nie wiem, nie są odpowiedzialni na tyle, albo chcą sobie już jakąś furtkę, szykują. No, szczególnie kobieta nie może się czuć bezpiecznie, niepewnie w relacji, w której no, się za w każdej chwili może dać nogę, powiedzieć pewnego dnia, no fajnie było, ale cześć i koniec. I się świat zwali wtedy. Tu nie chodzi o to, żeby na siłę kogoś trzymać, ale żeby mieć to źródło z zewnątrz, bo nie jesteśmy w stanie sobie zapewnić tego silnego uczucia, bo ta chemia się kończy.
i znowu szukamy kogoś innego, i znowu są motylki, i znowu jest fajnie, jest wesoło, i znowu dochodzimy do tego samego momentu, i znowu się coś wypala, i znowu szukamy. Tylko jak to można, nie? Czy nie można w tym czasie budować prawdziwej, fajnej relacji, gdzie będą mogły się pojawić dzieci, gdzie te dzieci będą szczęśliwe? Ja myślę, że nie będę mógł mieć dzieci w ogóle nigdy, bo do tej pory się to nie zdarzyło, a Pan Bóg nas obdarzył córką i to jest takie szczęście. Dopiero się to wie, jak się zostaje rodzicem, ojcem, matką. To jest to nic na świecie nie zastąpi czegoś. To nie da się porównać z niczym. Posiadanie dziecka, jak ja dostałem Amelkę na ręce pierwszy przed żoną, mogłem ją przytulić, jak się dopiero urodziło po paru minutach, no bo byłem przy porodzie, to jest coś niesamowitego, ja wszystkim to polecam, ale musi być na 100% Pan Bóg, bo wtedy będzie jego błogosławieństwo. Jeśli nie chcesz, to On nie będzie się pchał na siłę, ale licz się z tym, że Twoja siła i atrakcyjność partnera nie wystarczą, żeby wytrwać ze sobą całe życie, a może są między Wami osoby, które chcą mieć kogoś na całe życie i chcą być szczęśliwe, a któż by nie chciał. No to tyle ode mnie. I ta piosenka, którą zaśpiewamy, to jest cover, to nie jest nasz utwór, to jest utwór naszego przyjaciela Joachima Menzla, taki zespół New Life M jest, śpiewa Natalia Niemen, może starsi pamiętają Czesława Niemena, to jego córka tam śpiewa i ten klawiszowy napisał piosenkę na 100% i Agnieszka zaśpiewała ją na naszym weselu. Ta piosenka tak opowiada o nas, jak się wsłuchacie w tekst, to tak rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo pasuje. To ode mnie tyle. Może jeszcze Aga coś doda. Może takie krótkie zdanie ode mnie, szczególnie skierowane do dziewczyn. Widzę to naprawdę piękne dziewczyny. Życzę Wam, młode niewiasty, takiego faceta, takiego mężczyznę, może i takiego obrońcę, który stanie właśnie w Waszej obronie, a szczególnie w obronie Waszej czystości, który nie będzie żądał od Was pseudodowodu miłości, jeżeli mnie kochasz, to się ze mną prześpi, tylko życzę Wam właśnie takiego faceta, który może i obroni Was przed Wami samymi, ale przede wszystkim obroni Was przed grzechem. Ja mam takie szczęście. Posłuchajcie teraz tej piosenki. Yeah.
Funkcja obsługi to tytuł kolejnej piosenki, a zarazem tytuł naszej pierwszej płyty autorskiej, która wydana została już 13 lat temu, w 2005 roku. Sporo czasu minęło i to jest jedna z pierwszych naszych piosenek. Instrukcja obsługi, która opowiada o zazdrosnym Panu Bogu, który zrobił wszystko, żebyś się znalazła z Nim w wieczności. To nasza codzienność tak przeczy wszystkiemu temu, co tutaj może słyszymy, bo z telewizora, z internetu nagapuje nas ciągle ten świat, duch tego świata, zło, które się przedstawia jako coś bardzo atrakcyjnego, coś fajnego. No i zły się dwoi i troi, żeby tylko nie zrobić tego jednego kroku w stronę Pana Boga. Pan uprzejmuje, tak mówiliśmy wczoraj, naszą wolność i nie będzie na siłę nikogo ciągnął. No ale Kościół nam daje wielki post właśnie, żeby się tak troszkę z góry, jak to mówiłem wczoraj, na początek popatrzeć na swoje życie. Czy to rzeczywiście warto tkwić w takim ciepełku pozornym i w tych ciepłych kapciach letniej wiary, jak ktoś kiedyś powiedział fajnie. Że niby wierzę, ale tak na wszelki wypadek to pójdę do Kościoła, bo a nuż tam coś będzie po śmierci i wtedy jakoś się załapie, nie? To jest takie czasem myślenie, ale tu chodzi o to, że Pan Bóg jest osobą, a nie jakąś ideą. To jest ktoś, kto Cię naprawdę kocha i kto chce dla Ciebie dobrze. I nie znam człowieka, którego by Pan Bóg zawiódł, którym by powiedziałeś tak szczerze. Ja zawierzyłem Panu Bogu i Pan Bóg mnie zawiódł. Nie. Pan Bóg chce dla Ciebie dobrze i chce coraz lepiej, żebyś wzrastał, nie? I każda relacja, w której jesteście, jeśli Was nie ciągnie w górę, a wręcz przeciwnie, jakoś tak dołuje, czy stajemy się gorsi, stajemy się bardziej nieczuli na pewne sprawy, a szczególnie dotyczące wiary, to nie jest dobra relacja. Nawiązując do poprzedniej piosenki, jeszcze powiem, że dzięki Agnieszce tak naprawdę odkryłem wiele rzeczy i w sobie, i w naszej wierze, że tak nawzajem żeśmy się ciągnęli do góry. I tak nawzajem do tej pory klękamy razem do modlitwy rano i wieczorem, czytamy fragment Pisma Świętego, bo to jest potrzebne, po prostu my tego potrzebujemy, żeby wytrzymać ze sobą, żeby być dla siebie atrakcyjni, żeby ta miłość była świeża, ciągle jest dzięki Panu Bogu. Na przykład jak się pokłócimy, a kto nie uklęknie do modlitwy wieczorem, tego jest wina. Więc staramy się uklękać razem, uklęknąć obok siebie, przeprosić się, żeby nie kończyć dnia z nierozwiązanym problemem. Ale to tak a propos. Natomiast instrukcja obsługi, to tak się zastanawiałem kiedyś, jak wytwórca jakiegoś sprzętu, nie wiem, telewizora, lodówki, daje instrukcję, żeby nam urządzenie długo służyło, żeby się nie zepsuło, żebyśmy wszystkie funkcje mogli poznać. Tak samo kochający ojciec, stwórca człowieka, dał takie 10 rad, 10 przykazań, nazwany je dekalog. I to jest prawo wyryte w naszych sercach, bo czy ktoś jest wierzący, czy nie, czy ktoś jest Hindusem, czy ktoś jest Eskimosem, czy ktoś mieszka i urodził się w Chinach, czy w Japonii, to czuje, że nie wolno zabijać, nie należy kraść, trzeba szanować rodziców. To jest po prostu w każdym człowieku. To jest to prawo, które Pan Bóg w naszym sercu, tak Stary Testament mówi, wyrył w naszych sercach jego prawo. I oczywiście można, jak niektórzy ludzie, to traktować, że to jest zbiór zakazów, który ma nam pozbawić nas całej radości życia. Tego nie wolno, tamtego nie rób. Ale jak się staniecie rodzicami kiedyś, albo pomyślicie o waszych rodzicach, a mieliście szczęście mieć dobrych rodziców, którzy was kochali, no to kochający ojciec czy matka daje radę, on nie wychodzi na mróz bez czapki dziecku małym, no bo się przeziębisz, nie dotykaj tego, bo jest gorące, możesz się oparzyć, a my ich tak wiemy lepiej i się musimy sparzyć. Tak samo w życiu, często się parzymy i tak jak ja tracimy wiele lat, żeby się puknąć w głowie i mówić, Panie Boże, miałeś rację, ktoś tam kiedyś do mnie coś mówił na rekolekcjach, ktoś kiedyś jakieś kazanie słyszałem, ale to tak tutaj wleciało, to wleciało, ja wiem lepiej, to mi da szczęście. Ten człowiek mi da szczęście. Nieprawda. Pan Bóg daje szczęście, może dać przez człowieka, ale to On jest tym autorem tego szczęścia i to On jest pełnią szczęścia. Dlatego poza Nim nie znajdziemy nic. Chociażbyśmy naprawdę, nie wiem jak byli bogaci, nie wiem jak byli uwielbiani przez ludzi, kochani, no to się kiedyś skończy. Ja nie wiem, czy to wczoraj mówiłem, ale zły daje spokój tym,
którzy są w jego, pod jego panowaniem, im się wiedzie dobrze, mają kupę kasy, mają wysokie stanowiska, żyje im się dostatnio, tylko wszystko ma swoją cenę. A jeśli ktoś jest na dobrej drodze, to będzie robił wszystko, żeby z tej drogi ściągnąć. Będzie cię kusił, będzie cię dręczył, będziesz mieć różne niepokoje, wątpliwości. Tak jest życie i tak będzie do końca życia już. Ale jesteś na dobrej drodze. Jeśli powstajesz, jeśli wracasz, jeśli te 1000 razy się w Ewangelii 77 razy cię przebaczy w ciągu dnia, nawet jeśli żałujesz. Zawsze. Tylko cierpliwość Pana Boga się skończy w pewnego dnia. On jest wiecznie, jest wszechmogący, ale jego cierpliwość się skończy. Kiedy się skończy nasz pobyt na ziemi, wtedy już nie będzie możliwości poprawy. Dlatego warto też o tym pomyśleć. Tą instrukcję obsługi wprowadzić w życie dla nas, bo to jest nie Panu Bogu potrzebne, tylko nam. Te przekazania są po to, żebyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy się nie pogubili w życiu, żebyśmy tak jak słuchamy rad dobrych, mądrych rodziców, tak samo Panu Bogu jeszcze bardziej na nas zależy. Jesteśmy Jego własnością. Nie należymy do samych siebie, nie należymy do rodziców. Należymy tylko do Niego i On kiedyś o Ciebie się upomni. Coś zrobił, zrobiła za swoje życie, które Ci dałem. Czy zmarnowałeś szansę na dobro? Czy może ktoś dzięki Tobie uwierzył we mnie? Czy ktoś, kogoś pociągnąłeś do mnie? Czy Twoje życie było zgodne z tym, co Ci proponowałem? Przez kazania, przez katechezę, przez tych ludzi, co wysyłałem do Ciebie, nie? Pan Bóg kiedyś się o to upomni. A teraz piosenka taka, która nosi tytuł Instrukcja obsługi. Ona jest bardzo prosta. Ja myślę, że będzie nam cieplej, jak się troszkę rozruszamy. Refren jest prosty. Myślę, że Gosia nauczy Was tego refrenu, tak? No dziękuję Ci bardzo. Nie, żartuję. Refren prosty. Oto Twoja instrukcja obsługi. Jesteście odważni na tyle, żeby powtórzyć za mną? Oto Twoja instrukcja obsługi. Do jej zaleceń stosuj się. A zobaczysz, że w czasie niedługim życie Twoje zmieni bieg. Prześpiewamy z gitarą. Yeah.
J3-16 to zagadkowy tytuł. Na końcu piosenki Gosia zacytuję fragment, który wszystko wyjaśni. Trzeci rozdział, 16 werset Ewangelii Świętego Jana w takich bardziej współczesnych słowach. Pewnego dnia przyszedł gość i powiedział: dosyć już się napatrzyłem na waszą niewolę. Biorę to wszystko na siebie. Płacę najwyższą cenę. Jak wystawiamy jakiś przedmiot, na przykład na Allegro, to jaka jest jego wartość? Na pewno nie taka, jaką sobie wystawimy, bo ktoś może nie chcieć tyle dać, albo może chcieć dać więcej, nie? Więc wartość jakiegoś przedmiotu, jakiego wystawiamy, jest taka, ile chce kto za niego dać. Dajesz cenę wywoławczą, czekasz. Albo się sprzeda, albo nie. Czasem trzeba obniżyć. Czasem ktoś da po prostu więcej. I to jest właśnie wartość. Ile kto za tą rzecz zapłaci. Za nas najwyższą cenę zapłacił Pan Jezus swoją śmiercią, swoją męką i widział już Ciebie. Jakbyś był jedyną osobą na świecie, nie wahałbyś się za Ciebie umrzeć. To tylko Pan Bóg może sobie tak przewidzieć to, co to, czy nie przewidzieć. On to wie po prostu. On nie przewiduje, tylko wie. I kiedy będziesz żyć, jak będziesz wyglądać i za Ciebie oddał życie. O tym jest właśnie ta piosenka, która no najbardziej tak opowiada o tym, co nas czeka. Najważniejsze święta w ciągu roku, święta Zmartwychwstania Pańskiego. J3-16. Thank you.
Nareszcie. To jeszcze nie koniec, ale kolejna piosenka właśnie nosi tytuł Nareszcie. Gosia za chwilę zaśpiewa taką listę takich osób, można powiedzieć, współczesnych Łazarzy. Tydzień temu chyba, czy dwa tygodnie w niedzielę, jak ktoś był na mszy świętej, myślę, że wszyscy po Ewangelii o bogaczu i Łazarzu znacie na pewno tę przypowieść. Bogacz miał podtąd wszystkiego, codziennie sobie imprezował, jak to można tak powiedzieć. Niczego mu nie brakowało, miał wszystkiego nadto, był szczęśliwy, bawił się i to codziennie tam jest powiedziane. I to nie był jego problem. Problemem jego było to, że nie dostrzegał takiego biednego Łazarza, który tam u jego bram, jak mówi nam przypowieść, siedział i psy przychodziły, wylizały jego wrzody. Był chory, był biedny, niedożywiony i bogacz go nie chciał zauważyć. Na pewno wiedział o jego istnieniu, ale on mu przeszkadzał trochę, tak? Tam pod tą jego bramą wysiadywał, chciał coś dostać, może go przeganiano. No i umarł jeden i drugi. Oczywiście to trwało długo, taka sytuacja, umarł jeden i drugi. I Pismo Święte nam mówi, że Łazarz trafił na łono Abrahama do nieba. Bogacz został pogrzebany i z otchłani woła, tam widzi Łazarza, że tam jest już szczęśliwy, nic go tam nie trapi. Mówi: Ojcze Abrahamie, poślij tutaj Łazarza, bo to strasznie cierpię, że chociaż zwilżył palce mu język. Tak, to jest obrazowo oczywiście powiedziane, generalnie bardzo cierpiał, a cierpiał na pewno z powodu oddzielenia od miłości, od kochającego ojca i to już na wieki. I widział dopiero, co spieprzył w życiu i mówi tak, Abraham: stary, no to jest taka przepaść, że nawet jakbyśmy chcieli, to nie damy rady tam do was, nie? Ani nikt stamtąd nie da rady tutaj przyjść. No to on mówi, ten bogacz: no to poślij do domu mojego ojca, bo mam jeszcze kilku braci, którzy podobnie jak ja żyją, żeby się zmienili, żeby... Bo oni nie wiedzą, jak to jest potem, nie? Abraham mówi: mają Pismo Święte, mają Mojżesza, proroków, niech ich słuchają. Nie, 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 on mówi: nie, jakby ktoś zmartwychwstał, to dopiero uwierzą. Abraham mówi: nawet jakby ktoś zmartwychwstał, jeśli nie wierzą Pismo Świętemu, to nie uwierzą, nawet gdyby ktoś przyszedł stąd i powiedział im: słuchajcie, zmieńcie się, bo oni nie chcą po prostu słuchać, bo takim jest wygodnie. I ta przypowieść uczy nas tego, że nie jest źle mieć dużo, nawet bardzo dużo, tylko problem polega na tym, co z tym dalej robimy. Jeśli dzielimy się naszym jakimś dobrym, jakikolwiek posiadamy, zawsze ktoś będzie miał więcej, zawsze ktoś będzie miał mniej. Ale czy dostrzegamy tych ludzi gdzieś na marginesie naszego życia? Na przykład przyjeżdża do Grudziądza jakiś znany celebryta, aktor, polityk, muzyk, nie, ktoś z pierwszej strony gazet, no to ludzie już tam czekają, żeby sobie zrobić selfie, żeby jakiś autograf, może da się pogadać chwilę, a w tym samym czasie siedzi sobie, czy gdzieś leży człowiek na ławce, niekoniecznie musi być pijany, ale nikt nie podejdzie, nikt się nie zapyta, czemu czegoś nie trzeba. Pan Bóg nie robi różnic między ludźmi po grubości portfela, po ilości literek przed nazwiskiem i to naprawdę nie jest istotne, o co my tu zabiegamy, bo to nam się może przydać na 70, ja wam dobrze życzę nawet 100 lat życia, ale co dalej, nie? W wieczności będzie ważne to, jaki byłeś, byłaś dla tych, w których utożsamia się Pan Jezus. W sądzie ostatecznym powie: pójdź błogosławiony, pójdź błogosławiona, bo byłem głodny, dałaś mi jeść, byłem spragniony, dałaś mi pić. A ktoś powie: ale kiedy, no przecież, a to cokolwiek uczyniłaś, uczyniłaś jednemu z tych najmniejszych, i nie o wzrost chodzi, nie uczyniłaś. Czy odwiedziłeś kogoś, kto potrzebuje rozmowy, czy zadbałeś o to, czy w swoim otoczeniu jest ktoś, kto będzie miał te święta samotne, żeby do niego przyjść pogadać, tak bezinteresownie, bez patrzenia na zegarek. No, znaczy interes jest taki, żebyśmy kiedyś usłyszeli: pójdźcie błogosławieni. To jest nasz interes w tym właśnie, żeby zrobić coś dobrego, nie? Żeby ofiarować to, co każdy z nas ma, a każdy z nas ma czas. I są ludzie, którzy twojego czasu potrzebują. To może jest babcia, może jest ciocia, dziadek, którego dawno nie odwiedzałaś, który nie ma z kim porozmawiać. Słuchajcie, ja bardzo żałuję, że mając tyle lat, co wy, też nie miałem czasu chodzić do mojego dziadka, który już nie żyje, do dziadków w ogóle i do babci, pogadać, jak to było kiedyś, poopowiadać, skorzystać z ich mądrości. Do wielu rzeczy musiałem dochodzić sam, a gdybym ich posłuchał, to by może było lepiej, na pewno. Teraz żałuję i chciałbym pójść do nich, ale już ich nie ma. Dlatego zawsze sobie docenimy bardzo, czego nam zabraknie, a
tego nie dostrzegamy, kiedy to mamy, tak to już jest. Więc jako też takie postanowienie wielkopostne, żeby nie tylko sobie czegoś odmawiać, coś tam nie jest słodyczy i tak dalej, z różnych motywacji, ale żeby zrobić coś dobrego, to możemy ofiarować swój czas. Dlatego znajdź kogoś wokół siebie, może jakąś sąsiadkę, której trzeba coś pomóc, przenieść, umyć okna, nie wiem, i zrób coś bezinteresownie, zobacz, jaką będziesz mieć frajdę. Ta frajda będzie jeszcze większa niż z zakupów jakiejś galerii, niż z jakiejś imprezy fajnej. To będzie taka frajda, że mówię, polecam, spróbujcie, ale tak, żeby nikt o tym nie wiedział, wtedy Pan Bóg wam wynagrodzi. Nareszcie, tak jak powiedział Łazarz, nareszcie. Tak samo my będziemy mogli kiedyś powiedzieć nareszcie. Dlaczego? Jeżeli
ktoś zna odpowiedź, zapraszam bardzo serdecznie tutaj do mnie przed reflektor. Nagrody mamy, bardzo chętnie się nimi dzielimy. Ile trwa Wielki Post? Jeszcze raz, odpowiedź A. 41. Odpowiedź B, 40. I odpowiedź C, 43. Tak zrobimy. Zamotałam, ale dobra, wy to wiecie. Chodźcie. Zapraszam, zapraszam. Z samego krańca Nowej Bocznej. A, 41, B, 40, C, 43. Ważne imię? Sandra. Ze szkoły, klasy jesteś? Klasa pierwsza, zespół szkół gastronomicznych, hotel. Gastronomiczny, hotelarski, fantastyczna sprawa. Czy podasz? Gary. Gary. My lubimy jeść, dobrze. Odpowiedź prawidłowa to? 46. Za dużo, pojechałaś. To by tak, ale dajemy szansę? Dajemy szansę. Pierwsza odpowiedź 41, druga 40 i trzecia 43. 40. No pewnie, że 40. Mówisz dlaczego? Proszę? Pan Jezus 40 dni przebywał na pustyni. Stąd to. Proszę bardzo. Chciałem tu zrehabilitować koleżankę. Powiedziała 46, dlatego że jak policzymy w kalendarzu i wliczymy niedzielę, to jest 46, więc ona udzieliła bardzo dobrej odpowiedzi. Bóg zapłać. Zgadza się z niedzielą. Kto drugi? Tak, chwoli się, właśnie to niedziel się nie wlicza podobno do Wielkiego Postu, ale już zostajemy przy tym. Agnieszka. Moi kochani, drugie pytanie. Myślę, że co niektórzy będą znali odpowiedź. Może wszyscy. Pytanie brzmi, który uczeń pozostał do samego końca z Panem Jezusem, czyli był przy krzyżu, został z Nim i co takiego Pan Jezus powiedział z tego krzyża? Czy pamiętamy zdanie? Co takiego powiedział tym uczniom? Tam jest ten widok. Jest chyba chłopak, też tutaj widzę, a tam ktoś też machał. To chodźcie, chodźcie. Może wspólna będzie jakaś tutaj odpowiedź. Chodźcie, panie. Zapraszamy was. Może, o, trójka was jest. Super. Mamy trzy nagrody? Znajdzie się coś. Dobra, stańcie tak, żeby wszyscy was widzieli, tak przodem do waszych kolegów, koleżanek. Najpierw może od dziewczyn zacznę. Proszę, żebyście się przedstawili, powiedzieli, jak macie na imię, z jakiej szkoły, z której klasy. Wiktoria z drugiego liceum, pierwsza klasa. Emilia z drugiego liceum, pierwsza klasa. No i? Bartek, pierwsza klasa, technikum gastronomiczne. Okej, okay. No to powiedzcie mi, kto chce zacząć? Jaki to był uczeń? Kto zaczyna? Oczywiście, święty Jan, najmłodszy uczeń umiłowany przez Pana Jezusa. Czy może wiesz, co powiedział? Święty Jan, czy Pan Jezus powiedział, że oto matka twoja do Marii, bo święty... No tak. No tak. Powiedział do świętego Jana, że od teraz, kiedy Pan Jezus umarł, że Maria jest jego matką teraz. Oczywiście. A chciałbyś jeszcze coś dopowiedzieć? A może dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego? Czy to ma jakiś wpływ na nasze życie? Jak myślisz? A czy może macie jakąś... Że Maria jest matką każdego z nas? O właśnie. To jest taki, można powiedzieć, testament Pana Jezusa. Ostatnie słowa, które powiedział na krzyżu. Oto matka twoja i od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Czyli każdy z nas teraz Matkę Bożą może mieć po prostu za swoją matkę. No dobra, przepraszam, że tobie nie zostało za bardzo, nie miałeś co powiedzieć, ale myślę, że wiedziałeś, byłeś pierwszy. Brawa wielkie! Kolejne pytanie, już przedostatnie, a dziewczyny myślą nad ostatnim.
Już po niedzieli zmartwychwstania, kolejna niedziela, czyli pierwsza niedziela po Wielkanocy, to jest takie bardzo ważne święto. Co to za święto i kto je ustanowił? Podpowiedź. Niedziela po zmartwychwstaniu to jest szczególna niedziela zwana Białą. I to jest też święto, no właśnie. Jest dziewczyna, tak? Chyba ktoś tam rączkę podnosił. Śmiało. Chłopak. Słuchajcie, to jest taka mgła. A, jest dziewczyna. Jest, super. Kogo witamy? Paulinę z Garów. Z której klasy? Z trzeciej. Super. Jaka jest odpowiedź? Niedziela Miłosierdzia Pańskiego i ustanowiona jest przez Jana Pawła II. Brawo! Podpowiedź, że mamy w tym kościele również obraz Jezusa Miłosiernego z napisem Jezu, ufam Tobie. Może Sebastian coś chce jeszcze powiedzieć? No, ja mówię, że mamy taki obraz w domu, taki bardzo duży. Mamy wygrawerowany Jezu, ufam Tobie. To jest nasze takie hasło i nasza córeczka Amelia Faustyna na pamiątkę siostry Faustyny. Ja chciałem, żeby miała pierwszy Faustyna, ale tak jak żeśmy się poznali, szło jakieś dziecko malutkie, mówiliśmy Amelka i tak ta Amelka została nam. Jest Amelia Faustyna, ale ona zawsze na końcu naszej modlitwy, nawet jak już leży senna, to mówi, ja powiem, wstaje i idzie do obrazu i przesuwa paluszkiem po napisie i mówi, Jezu, ufam Tobie, 3 razy święta siostra Faustyna, módlcie za nami. To jest codziennie rano i wieczorem, ona to musi po prostu zrobić, to jest jej część modlitwy. A propos Bożego Miłosierdzia, to nie wiem w jakim kraju, ale to w jakimś państwie jest, o 15 się zatrzymuje ruch, chyba na Filipinach się zatrzymuje ruch uliczny i ludzie odmawiają koronkę do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15. Warto też w nasze modlitwy włączyć tę koronkę, bo obietnice dane siostrze Faustynie przez Pana Jezusa, jeśli ktoś chociaż raz pobożnie odmówi tę koronkę, ten nie musi się bać w chwili śmierci, będzie miał łaskę nawrócenia. Także to jest bardzo ważne. I ostatnie pytanie. Agnieszka czy Gosia? Dobrze, kochani. Ja mam takie pytanie w ogóle z innej beczki troszkę, ale w zeszłym roku obchodziliśmy setną rocznicę objawień fatimskich, kiedy Maria wybrała sobie trójkę małych dzieciątek, pastuszków i pokazała im się, mówiła do nich. Przekazy zostały spisane. Bardzo dużo materiałów też na temat tej trójki dzieci. Chciałabym poznać ich imiona. Kochani, trójka dzieci, którym objawiła się Matka Boża w Fatimie. Ksiądz wybiera ochotników, tak? Chodźcie, zapraszam serdecznie. O! Ochotniczki. Dobrze. Dzieci była trójka, was jest, jesteście dwie, jakoś się podzielcie. Bardzo chętnie was poznam, dziewczyny. Jak macie na imię? Ola. Z klasy i szkoły? Trzecia i chodzimy do technikum TEP edukacji. Twoje imię? Julia. Ola i Julia. Przekazuję wam mikrofon, a wy przedstawiacie wszystkim dzieciątka fatimskie. Łucja? Łatwo, bo już wszystkie nagrody nadplanowo, żeśmy rozdali i zostały nam tylko płyty. To jeszcze coś nam powiecie. Powiedzcie nam, co jeszcze wiecie o objawieniach fatimskich. Ale trudne. Gosia już o tym mówiła. Która to była w zeszłym roku rocznica objawień, taka okrągła? Setna, bardzo dobrze. A co takiego najważniejszego Matka Boża im przekazała, żeby... Właśnie. To też nas się dotyczy. I za każdym razem prosiła o to, żeby ludzie co robili? Co, żeby ludzie odmawiali jaką modlitwę? Różaniec. Bardzo dobrze. A kiedy ostatnio odmawiałaś różaniec? W przedszkolu. Później też. To dobra, to słuchajcie tak, ja mam tamte płyty. One normalnie na czarnym rynku kosztują 5 dych.
ale wy dostaniecie gratis, ale odmówicie 1/10 za zespół testimonium. Może być? Okej, no to w takim razie pójdę dla was. Dzięki i brawo dla dziewczyn. To były płyty, które miały dostać osoby, które wylosujemy na lawinie. Dobra, ale nie było chętnych. I teraz będzie 3-2-1 bungee. 3-2-1 bungee to są ostatnie słowa, które słyszy człowiek skaczący na takim wielkim bungee. Trzeba być pełnoletnim, trzeba dać dowód osobisty, podpisać papierek, wejść na wagę, opróżnić kieszenie, zapinają ci tę linę i wjeżdżasz tak, nogi blisko siebie, bo nawet się nie można ruszyć. Wjeżdżasz do góry, myśmy kiedyś często grywamy nad morzem, w tym roku też będziemy w okolicach Władysławowa, w Jastarni, w Juracie latem, od 25 do 27 lipca, jak też będzie w okolicach Helu, Jurata, Jastarnia, Kuźnica, to będziemy grać. Taki jest duży festiwal ewangelizacyjny. No i tam gdzieś we Władysławowie, w okolicach stał bungee wiele lat temu. Ja się przyglądałem, o co tam chodzi, tam taka tablica informacyjna siedzi pani na plastikowym krzesełku w piachu, już taki ten stołek zanurzony. Siedzi cały dzień, nudzi się, bo chętnych niewiele, 200 cena bungee. No i tam takim małym druczkiem na końcu było napisane, że jak wjedziesz do góry i ten instruktor, który jest z tobą, to jest pan lub pani, powie ci 3-2-1 bungee, otwiera tą bramkę i od razu trzeba skoczyć. Nie można się wahać. Tam było napisane, że jak się wahasz zbyt długo, no to zjeżdżasz na dół. To się wydaje takie oczywiste, ale widziałem gościa, który przyszedł z ekipą tam kolegów, wesoło, fajnie, no to jeden się zdecydował, zrobił wszystko, co trzeba, wyjeżdża do góry, to było tak wysoko, że nie słyszeliśmy, o czym tam gadają, tylko czas jakiś minął, wymachiwali tam rękami, no i zjechał na dół, już mu kasę nie wrócili. Już nie było tak wesoło. Po prostu za długo się wahał, albo się tam wystraszył u góry, albo coś mi nie pasowało, w każdym razie na te słowa czy nawet bardziej nie skoczył. No i po paru latach mi się to przypomniało, te słowa jakoś mi chodziły po głowie 3-2-1 bungee i napisałem piosenkę właśnie, którą za chwilę zagramy, o podejmowaniu dobrych decyzji od razu, żeby nie czekać, aż nam przejdzie, to jest jedna sprawa. Jeśli czujesz jakąś potrzebę zrzucenia tego ciężaru, który ci ciąży, o którym mówiliśmy, że jest taka brudna bluza, którą trzeba wyprać, to jest w kościele pralnia, jest w konfesjonale niszczarka, tam ksiądz tej grzechy wkłada i one przestają istnieć, Pan Bóg je wybacza, nie ma. Tylko trzeba przyjść i nie odkładać tego na Wielki Piątek albo w Triduum Paschalne, bo będzie kupę ludzi, zrób to od razu jako owoc tych rekolekcji, jeśli chociaż jedna osoba pójdzie do spowiedzi jutro, to nasz przyjazd tutaj nie był, że tak powiem, daremny. Nie wszystko się da wymierzyć, ale po prostu tak to jest. A druga sprawa to jest zaufanie, że my ufamy tej firmie, która tę linię tam wywiesiła, że ona jest atestowana, albo dajmy jakieś nasze życie w ich ręce. Jak to pęknie, to jest po tobie. I o zaufaniu, ale też o tym, żeby włączyć się w życie, żeby nie być takim biernym obserwatorem życia, tak jak jest jakiś wypadek, człowiek zakrwawiony leży na chodniku, samochód go potrącił, wszyscy wyjmują telefony i stoją i tak na niego, nie tym telefonem w stanie albo nie w stanie. Będę miał fajny filmik do wrzucenia, bo ktoś tam na pewno zadzwonił już na pogotowie albo zadzwonił. No i wszyscy tak myślą i facet umarł, bo każdy myślał, że ktoś inny zadzwoni, nie? Żebyśmy nie byli biernymi obserwatorami życia, tylko żeby to życie tworzyć, żeby tą historię się włączyć, żebyśmy nie przeszli tak przez życie jako obserwatorzy rzeczywistości i zjadacze, konsumenci i tak dalej, żebyśmy tą historię tworzyli. Czyli nie odkładamy dobrych postanowień na później, bo to nam przejdzie. No i zaufanie tylko Panu Bogu. Żadnemu człowiekowi nie można tak ufać, bo człowiek prędzej czy później zawiedzie. Pieniądze się skończą, przyjaciele odejdą, a zostaje tylko Pan Bóg. 3-2-1 bungee. Thank you.
Słuchajcie, teraz dzieje się rzecz niewiarygodna, bo Sebastian na chwilę znika z naszej kościelnej sceny. Po co? Nie wiadomo. Mamy kolejną niespodziankę dla was. Zostanie wprowadzony teraz kolejny bardzo ważny rekwizyt związany z następnym numerem, który wam zagramy. Agnieszka, czy ty masz ułożone przemówienie na tę okazję? Twój mąż zniknął, oddaję ci głos. Moi kochani, wykonamy teraz szczególny utwór. Będzie to pierwszy hymn Polski, czyli... Bogu Rodzica. Brawo, Bogu Rodzica. Ale mamy dla was taką szczególną wersję. Nie będzie to tak jakby chorał gregoriański, tylko będzie to wykonanie takie troszkę ostrzejsze, bardziej rockowe, a Sebastian już jest przygotowany. Ma specjalny strój. To jest rycerz Sebastian. Dzielny, zapomniałaś dodać. Tak, to jest w tym strój zawsze jestem dzielny, bo ubieram go tylko na koncertach przed tą pieśnią, która zagrzewała naszych rycerzy pod Grunwaldem. Z tą pieśnią na ustach zwyciężyli, chociaż nie byli tak mocni, ale zwyciężyli z Bożą pomocą, tak jak Goliat został powalony przez takiego malutkiego Dawida, który mocą Bożą go zwyciężył. Tak samo z pieśnią Bogu Rodzica na ustach zwyciężyli nasi rycerze, abyśmy wtedy byli po tym zwycięstwie potęgą w Europie. Nie tylko militarną, ale gospodarczą, będziemy liderem, liczono się z nami. Późniejsza historia, król Jan III Sobieski, zanim wyruszył pod Wiedeń, zaczęła się na Jasnej Górze, ofiarował siebie i nasz naród pod opiekę Matki Bożej i zwyciężył. Historia się lubi powtarzać, wtedy, może nie wszyscy o tym wiedzą, nieudolny cesarz Niemiec nie mógł sobie poradzić z napływem islamu do Europy i poprosił papież naszego króla, powiedział Janek, zrób coś z tym, bo to za chwilę będzie już ciężko. No i pojechał, zwyciężył. Bliższa historia to cud nad Wisłą, zeszłe stulecie. Może się o tym uczycie, może się będziecie uczyć, ale na pewno coś o tym słyszeliście. I generalnie Matka Boża może bardzo wiele. Możemy za jej stawiennictwem wiele rzeczy wyprosić. I to nie jest żaden jakiś taki, jak to niektórzy mówią, ludowa, tradycyjna pobożność, tylko to jest, tak jak Pan Jezus z krzyża powiedział, to jest Ewangelia, Pismo Święte. Oto Matka Twoja, czyli możesz się do niej zwrócić. Przeważnie jak ktoś chce, to no większość chyba z nas, to idzie najpierw do mamy, tak? Różnie bywa, czasem do taty, ale generalnie u mamy zawsze więcej można zyskać. Tak to już jest. Jest bezpieczniej, szczególnie dla małych dzieci, no to mama jest całym światem. I dla nas Maria też jest taką osobą, która może bardzo wiele wyprosić u Pana Jezusa. I jak masz jakiś problem, nie wiem, masz jakieś ważne spotkanie, egzamin, to w drodze, nawet w autobusie, w tramwaju, odmów sobie w ciszy, w duchu modlitwę pod Twoją obronę, którą na pewno znasz. I poczuj różnicę, bo naprawdę to działa. To działa i to nie są jakieś czary mary. Czasami trzeba troszkę poczekać na tą Bożą odpowiedź, czasami trzeba ją trochę poszukać, ale o tym jeszcze powiem za chwilę. I ta pieśń, niech w tej pieśni każe sobie coś pomyśli, nie wiem, jakąś intencję, którą chce przez ręce Matki Bożej Panu Jezusowi powierzyć, czy to będzie jakaś relacja, jakaś sprawa w rodzinie trudna, może coś ważnego, co przeżywasz, jakiś smutek, jakaś radość. Powiesz to wszystko w tej właśnie pierwszej pieśni w języku polskim spisanej, z którą zawsze zwyciężaliśmy. Bogu Rodzica. Chciałam tylko dodać, że ta wersja, którą za chwilę zaprezentujemy, krąży sobie po całym kraju i nawet wykorzystywana jest jako pomoc dydaktyczna w szkołach. Więc jest to wersja, która myślę, że was trochę zaskoczy. Bogu Rodzica.
testimonium. Testimonium.pl. Testimonium znaczy świadectwo. Muzyczny zespół katolików świeckich. Śpiewa dla was Gosia. Wczoraj na flecie, na klawiszach i śpiewała, mówiła Agnieszka. Gitara elektryczna, komentarze Sebastian. Dziękujemy serdecznie przede wszystkim Panu Bogu za talent, że może mogliśmy się tutaj spotkać. Księżom, waszym wspaniałym katechetom za zaproszenie nas, miejscowemu księdzu proboszczowi, za to, że mamy dach nad głową. Od dwóch dni tutaj mieszkamy, od niedzieli, że mamy co jeść. Wszelkich naszych potrzebach zawsze pomocni. Zagramy za chwilę ostatnią piosenkę, ale zanim ją zagramy, to chcę was jeszcze na koniec do czegoś namówić, bo dużo było treści, dużo żeśmy się starali w tym krótkim czasie wam przekazać, ale teraz takie podsumowanie, najważniejsza rzecz. I czy masz telefon z Androidem, czy z iOS-em, czy z Windows Phone'em, są dostępne w każdej opcji, można sobie ściągnąć całkiem za darmo aplikację pod tytułem Pismo Święte. Nie trzeba już nosić wielkich ksiąg, ale można mieć w telefonie i można sobie przeczytać. Nawet tak na chybił trafił, jak mnie ktoś kiedyś wiele lat temu powiedział i ja sobie przeczytałem i nie żałuję tego kroku. Dlatego być może powinienem to powiedzieć i przekazać wam kolejnym, żeby znowu ktoś kiedyś z dyrektorii, ktoś kiedyś też z was, być może z was, komuś o tym też opowiadał, że jego życie się zmieniło pod wpływem Słowa Bożego, bo nasze się zmieniło i wiele lat, bo już w moim przypadku lat 30 świadomie uczestniczę we mszy świętej i też za tym, co Pan Bóg mi radzi. Nie jest łatwo, ale wiem, że ta droga jest słuszna, że warto poświęcić życie, warto swój talent poświęcić. Ja nie gram już w innych zespołach, tylko w testimonium. I dziękuję za to Panu Bogu i polecamy serdecznie tak wieczorem w ramach modlitwy siąść sobie w ciszy, wyłączyć telefon, wyłączyć komputer, w ciszy posłuchać własnego serca, co z tych informacji gdzieś tam się przedostało, czy gdzieś w waszym umyśle coś, każdy czegoś innego potrzebuje, a Pismo Święte odpowiada na wszystkie pytania. To jest ta odpowiedź Pana Boga na twoje modlitwy i nie mów więcej, że Pan Bóg nie słucha i nie odpowiada, bo często my tak telefon bierzemy, mamy życzenia do Pana Boga o zdrowie, o zdany egzamin, o coś tam jeszcze i ciach odkładamy Pan Bóg bez słowa. On odpowiada w swoim słowie również, dlatego sięgnij po to i polecamy serdecznie. Życie Słowem Bożym. A druga rzecz, jak gdzieś wjeżdżamy, to pierwsza sprawa to jest, czy mamy ładowarkę do telefonu. Ale jeśli nam się rozładuje dobroć w sercu i jesteśmy nieznośni, nie rozumiemy samych siebie, jesteśmy kłótliwi, trudno nam być dobrym, no to znaczy, że trzeba się podładować koniecznie, jak najszybciej do źródła dobra, prawdy, piękna. Jeśli komuś brak w życiu miłości, to można też się podłączyć. Codziennie Pan Jezus tutaj czeka w Eucharystii i można skorzystać najpierw, żeby dobrze to wyglądało, no to trzeba w tej szacie, tak jak Pismo Święte nas uczy, w tej szacie gotowej, takiej liturgicznej, że tak powiem, w sercu przyjść, w tej czystej bluzie, najpierw to zrzucić, co ci ciąży, wyprać i przyjść do Pana Jezusa i twoje życie naprawdę, naprawdę może być piękne. Pan Bóg ci nic nie zabierze. Pan Bóg chce, żebyś był szczęśliwy, szczęśliwa i nie traci tych lat, co ja straciłem, bo można inaczej i spróbuj. Poczuj różnicę, od tego zacząłem i serdecznie was do tego zachęcam. Przeżyjcie wspaniale te święta, niech ten czas po wyjściu z tego świata będzie inny, żebyśmy wyszli odmienieni dzięki łasce Bożej. Serdecznie wam dziękujemy za ten czas, dziękujemy wszystkim za cierpliwość, za postawę i może kiedyś jeszcze się spotkamy. Może. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Rekolekcje to dla każdego chrześcijanina wyjątkowy czas. Odsuwamy się trochę od naszych obowiązków, by zwrócić się ku duchowym rzeczywistościom. W imieniu młodzieży uczestniczącej w rekolekcjach bardzo serdecznie dziękujemy zespołowi muzycznemu Testimonium za poprowadzenie dla nas tegorocznych rekolekcji. Dziękujemy za poświęcony nam czas, dzielenie się swoją wiarą wyrażoną w śpiewie i w muzyce oraz świadectwach waszego życia. Dziękujemy za trud włożony w przygotowanie nas do spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem, rozświetlającym mroki naszego życia i przemieniającym nasze życie. Życzymy w waszej dalszej posłudze obfitych łask od Pana Boga, nieustannej opieki Maryi i radości zgłoszenia Ewangelii. Niech zmartwychwstały Chrystus obficie wam błogosławi. Szczęść Boże! Pozostanie wielu, nie tylko treść, ale i też dźwięk, muzyka też na pewno przynosi.